Zdrowia, szczególnie dla normalnych. To, co komuniści zrobili w Ameryce przez ostatnie 50 lat, a szczególnie 20 lat, to jest po prostu nieprawdopodobne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Sąd Najwyższy jest otoczony wysokimi 3-metrowymi płotami z siatki. Podwójne zasieki. Nigdy czegoś takiego nie było. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki od pierwszego spotkania w lutym 1790 roku poprzez wojnę cywilną, czyli bratobójczą, tą secesyjną, odłączeniową, można powiedzieć, poprzez pierwszą wojnę światową, poprzez drugą wojnę światową, poprzez zimną wojnę, poprzez wojnę w Wietnamie, przez te lata 60., te wszystkie ruchy czarnych panter, tych muzułmańskich ruchów, hipisów i tak dalej, i tak dalej. Sąd Najwyższy nigdy nie był otoczony podwójnymi zasiekami siatki. Teraz mamy 2022, no i komuniści atakują Sąd Najwyższy, tak jak Ruscy atakują Ukrainę. No może nawet w Ameryce jeszcze gorzej atakują. No oczywiście to jest żart, no ale realia są nieprawdopodobne. W zeszłym tygodniu Senat głosował na temat, że mają być specjalne oddziały zabezpieczające sędziów Sądu Najwyższego, także najbliższej rodziny. Co to się stało? Co to się stało w Ameryce, żeby w Ameryce sędziowie nie byli bezpieczni? No to jest podstawa cywilizowanego kraju. Każdy naród, który w zasadzie nie ma prawa i porządku, no to się zamienia w Zimbabwe, to się zamienia w Rosję, to się zamienia w Wenezuelę, to się zamienia w PRL. To wszystko, jak nie ma prawa i porządku i jest po prostu tylko siłowe rozwiązywanie i terroryzowanie wszystkich naokoło bojówkami milicyjnymi czy ormowców, no bo to teraz tak jest. W Ameryce to są ormowcy, to jest policja Partii Demokratów, no i oni wcale się z tego nie wstydzą. Nie wstydzą się demokraci, że po prostu wypuszczają swoje psy gończe do tego, żeby ścigali przeciwnika. Elizabeth Warren z Massachusetts, senatorka z Massachusetts, no to ona była na schodach Sądu Najwyższego i wykrzykiwała do tego stopnia, że głos straciła, bluzgała w tym otępieniu jakimś takim politycznym, że coś się może zmienić z decyzji Sądu Najwyższego z 1973 roku. No a jaka to była decyzja? No w 1973 roku, no to jedyne co się stało, to było to, że Sąd Najwyższy wbrew konstytucji, znaczy doszedł do wniosku, że konstytucja określa prawa federalne, czyli ogólnokrajowe, i pociągnęli pod to skrobanki. I do 1973 roku, no to były stany, wszystkie stany decydowały, kiedy, jak, gdzie i co można zrobić z nieplanowaną ciążą, a od 1973 roku zostało powiedziane, że to Washington decyduje, no i Washington zdecydował, że do 24 tygodnia życia może być skrobanka. Skąd się wzięło te 22-24 tygodnie? No, wzięło się to stąd, że te mądre głowy sędziów doszły do wniosku, że nawet jakby płód 24-tygodniowy opuścił ciało kobiety, no to nie przeżyje na zewnątrz. No i w zasadzie, jeżeli płód 24-tygodniowy nie przeżyje na zewnątrz, no to nie może być traktowany jako dziecko, no bo dziecko się by nie urodziło, no i wtedy można zrobić tą skrobankę. No i to się wszystko do tego sprowadza.
zabrano prawa stanowe, przełożone na federalne, no i przesunięto ten poziom legalnej skrobanki. 22 tygodnie, no to w sumie to jest 5-6 miesięcy, to jest 5-6 miesiące, których kobieta nie miała, no i to jest dosyć dużo, no ale wracając do tej walki z Sądem Najwyższym, te wszystkie bandziory polityczne, ci wszyscy protestujący na zewnątrz Sądu Najwyższego, no to oni jeszcze poszli do domów. Poszli, protestują przed domem Johna Robertsa, przez sędzią Brett Kavanaugh i przed domem Samuel Alito, czyli ci, którzy wyszło wstępnie, że będą odsuwali czy zmieniali decyzję z 1973 roku. No dzisiaj to już ciężko jest zidentyfikować jakikolwiek sferę amerykańską, w jakikolwiek róg pokoju się amerykańskiego nie zajrzy, no to wszyscy po prostu zwariowali i nie są w stanie siebie opanować i nie są w stanie normalnie się zachowywać. No jest to coś nieprawdopodobne, że politycznie i personalnie, osobiście ludzie nie potrafią się ogarnąć i powstrzymać. To jest na granicy po prostu choroby jakiejś takiej już psychicznej. Co było, no był styczeń, 6 styczeń, no to była niby ta demonstracja konserwatystów Partii Republikańskiej, no ale co to było? No to komuniści amerykańscy mówią, że to była jakaś rewolucja, ale to do kongresu weszło około 1000 osób, policja otwierała im drzwi, w całym Waszyngtonie było 100 tysięcy protestujących, no ale skąd się wzięło te 100 tysięcy protestujących? No wzięło się stąd, że w Ameryce przez cały rok nikt nie reagował na komunistów, na tą tak zwaną antifę, czyli antyfaszystów, czyli na komunistów. Chuck Schumer stał na właśnie na schodach Sądu Najwyższego. Chuck Schumer, no nie mieszka w Izraelu, on jest przedstawicielem Nowego Jorku, no ale zmienił, on był takim umiarkowany, a został, po prostu miał być odsunięty od żłobu, no to został komunistą, został po prostu totalnym lewakiem, no ale on w 2020 roku krzyczał na sędziego Bretta Kavanaugha i na sędziego Nila Gorsucha, także, że politycy po prostu zdziadzieli, tak zeszli na psy, że to po prostu nieprawdopodobne. No on krzyczał, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. No i właśnie teraz mamy tą burzę i tą ceną jest to, że po prostu politycy są nieodpowiedzialni. No i krzyczał też, że zapłacicie cenę za to, co robicie. No to było dotyczące innej decyzji, no ale tak liderzy, przywódcy partii socjalistów, no po prostu się zachowują. To jest, no oni są w stanie przyciągnąć życie Amerykanów na skraj przemocy. Oni są przyciągnęli naród na skraj przemocy, także to teraz nikt się nie dziwi, że wszyscy naokoło to po prostu papugują i widzą, że jeżeli politycy mogą to robić, to oni mogą to robić. No przykładów jest bardzo dużo. Niedawno była taka sytuacja, że prezydent firmy, no dosyć
dobrze sprzedających się czapeczek baseballowych, no to w Buffalo, New York była jakaś tam awantura, no to po prostu zdecydował, że samochodem przejedzie człowieka, z którym się tam pokłócił w restauracji. No to jest makabra. Inny sytuacja, która w ogóle kompletnie galwanizuje cały naród i zachowanie, no to jest, powiedzmy, zachowanie Will Smith. No to on był, to jest czarny aktor, komik, dosyć ciekawy, grał w wielu filmach, które przypuszczalnie znacie. No i na Akademii Filmowej tych wszystkich nagród podszedł i po prostu walnął w twarz Chrisa Rocka. Następny aktor, komik czarny. Co się stało? No, Akademia Filmowa zabroniła mu udziału w Akademii przez następne 10 lat. No ale tak ludzie zaczynają się zachowywać. Oni się po prostu zachowują gdzieś jak po prostu w getcie, gdzie ciągle są strzelaniny i mordobicia, no i te sprawy niby honorowe. No problem jest taki, jak policja tam pójdzie, no to tam nie ma, to jest coś takiego jak no snitching, czyli nie ma kablu. No ale tak się zachowują aktorzy, którzy zarabiają 5-10-15 milionów za każdy film. Dave Chappelle, następny czarny komik w Los Angeles, no on tam ostro atakuje, katuje. No 30 lat temu to wszyscy komicy, to nie było świętych. Teraz w Ameryce jedyne, co można się naśmiewać, no to są biali, jedyni, z których można się naśmiewać, to są katolicy. To są dwie grupy, które nie są protegowane, które nie są bronione, a wszystko inne jest po prostu niedotykalne. Te tak zwane smash and grab, czyli wpadają z łomami, z kilofami, z młotami jakimiś 20-kilogramowymi, wpadają do sklepów, rozwalają wystawy i kradną. Kradną 100, 200, 300 tysięcy dolarów tego, co było w szafach. No i to w czasie normalnych, w czasie dnia, nie w nocy, bez palników, bez wyrywania ścian. Także i to demokraci nie krytykują. W 2020 roku była konwencja demokratów. No w tym czasie właśnie były te zamieszki, kiedy Antifa podpalała Portland, Oregon, no to płonął. To wszystko było związane z George'em Floydem, no, zawodowym bandytą, który dał $20 Hindusom w delikatesach. No i właściciele się zdenerwowali, zadzwonili po policję, a ten bandzior, który siedział parę lat w więzieniu, przystawiał pistolet ciężarnej kobiecie, nafaszerowany był narkotykami do tego stopnia, że jak policjant legalnie, tak jak był wyszkolony, przytrzymał go przez kilka minut i prosił go, żeby on się poddał, no to facet się nie poddał, no i później umarł w szpitalu. No ale miał w sobie całą tablicę Mendelejewa, wszystkie narkotyki możliwe. Także te wykrzykiwania, obrażania, no chamstwo, ogólnie chamstwo polityczne, no to jest zaakceptowane. Cel uświęca środki, no i komuniści amerykańscy otworzyli tą puszkę Pandory i teraz wygląda na to, że nie ma końca. W zeszłym tygodniu w Madison, Wisconsin, na jakiejś takiej organizacji za życiem, no to ktoś przyszedł, farbą wymalował, że jeżeli skrobanki nie są bezpieczne, no to wy też nie jesteście bezpieczni. Do tego dochodzi. No i nikt nic nie robi. To jest najgorsze, że nikt nic nie robi.
No i życie w Ameryce wygląda na to, że to jest nieustannie na skraju przemocy, na skraju jakiejś bitwy nieustannej i ten, ta przemoc, no to będzie to się odzwierciedlało w listopadzie. W listopadzie Amerykanie zdecydują, co to będzie, czego nie będzie. No i teraz znowu demokraci zaczną wychodzić i obiecywać, że prawo i porządek musi być, no i że doprowadzą do tego. I jak możliwe jest to, że z lat 1960, kiedy byli przeciwko bandytyzmowi, teraz są tacy mięcy w stosunku do kryminalistów. Dave Chappelle, właśnie ten, który w Los Angeles był zaatakowany, no to jego prawnik powiedział, że to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby komunistyczny prokurator nie zaskarżył tego, który zaatakował aktora. No po prostu nie ma sprawy, nie ma sądu, nie ma wyroku. No ale to komuniści, jak popatrzeć przez ostatnie 50 lat, jak to się stało, że z bandyckich ulic Los Angeles bandytyzm podszedł na schody Sądu Najwyższego. No ale to jest prosta sprawa. Po prostu wszyscy komunistyczni prawnicy, prokuratorzy opłacani przez Sorosa, no oni mówią, że trzeba dekryminalizacja, że trzeba zlikwidować po prostu, nie skazywać. Jak nie będzie się skazywać bandytów, no to to jest rozwiązanie na to. No i jak wypuszczać kryminalistów w systemie kryminalnym, no to tylko wariat może sobie wyobrazić. No i co może złego z tego wyjść? No może to z tego wyjść, że w Nowym Jorku niektórzy są aresztowani trzy razy dziennie, no i są doprowadzani na komendę. No i w zasadzie są wypuszczani, nie trafiają do aresztu, nie trafiają do więzienia, nawet nie dochodzi do spraw, a jak dochodzi do spraw, no to sędziowie komunistyczni ich wypuszczają. No to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak ludzie w przyszłości popatrzą to, co się dzieje, na przykład senatorem Chuck Schumer z Nowego Jorku, no to on w 2017 roku była banda protestujących komunistów pod jego domem, no bo on był taki umiarkowany, naiwny demokrata, nie był takim hardkorowym socjalistą. W 2017 roku po prostu tam protestowali pod jego domem, no i z umiarkowanego demokraty zrobił się takim hardkorowym socjalistą, tylko dlatego, żeby nie być wywalonym na pysk przez Aleksandrę Ocasio-Cortez, która następna jest lewacka kretynka, która krzyczy o biedzie w Ameryce, a nosi ubrania po 4-5 tysięcy dolarów. Także poszedł kompletnie w lewactwo. W marcu 2020 roku stał na schodach Senatu i wykrzykiwał różne oskarżenia w kierunku sędziów. Także, no, co można powiedzieć? No, spsiała polityka polityka amerykańska spsiała. Jakie jest rozwiązanie? No, ciekawe, że demokrata, senator Dick Durbin z Illinois, on powiedział, rozwiązaniem jest listopad. Dlaczego jest listopad? No, listopad dlatego, że w zasadzie wszyscy normalni będą głosowali na normalność w Ameryce. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie szczególnie w Ameryce w listopadzie. Nie dajcie się ogłupić. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, w listopadzie musicie pokazać, że jesteście normalni, że nie będziecie wypuszczać bandytów, kryminalistów z więzienia, tak jak to robią komunistyczni prokuratorzy. Zdrowia dla normalnych.